Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie nowej myszki od firmy Cooler Master, czyli dokładniej mówiąc CM Storma, odłamu Cooler Mastera, który zajmuje się akcesoriami typowo gamingowymi. Będzie to myszka CM Storm Havok, zaopatrzona w Avago 9800, czyli praktycznie najlepszy w tej chwili na rynku sensor laserowy. Bardzo dobra konstrukcja. Sprawdzimy dzisiaj, jakie ta myszka ma cechy, jak jest wykonana i wstępnie jak leży w dłoni. Cenę tej myszki macie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. No i przed nami CM Storm Havok. No i widzimy już dość efektowne zdjęcie, jak to u CM Storma, jakieś płomienie Havok. Od 100 do 8200 dpi. Sensor laserowy Avago 9800, 128 KB pamięci wewnętrznej, 8 przycisków aż i przełączniki Omrona pod przyciskami. Bardzo dobrze, szukamy dalszych specyfikacji, tu mamy jakieś adresy, to nie. Kolor podświetlenia rolki do wyboru, 4 wskaźniki naszych DPI wybranych, pamięć, gumowane boki, 8 przycisków i przełączniki Omrona zapewniające przynajmniej 5 milionów klików. Troszkę więcej, tu widzę chyba w środku będzie, ok, mamy okienko, myszka dość duża, natomiast patrzcie, Avago 9800, te cechy już poznaliśmy, przewód oczywiście w oplocie, 180 cm pozłacany, 4 ustawienia makry profili oraz wymiary myszki, wagi nie ma, ale ją zważymy do recenzji. No dobrze, poznaliśmy już tutaj sporo informacji, tymczasem otwieramy ją i wypakowujemy. Ok, opakowanie już otwarte, wysuwamy. Coś tu jeszcze jest. O, coś jeszcze wyleciało. Jakieś broszury. Mamy informacje gwarancyjne, dobra. Mamy też specyfikacje na papierze. Taka mini instrukcja. Ale interesuje mnie najbardziej sama myszka. Jak u CM Storma, myszka elegancko spakowana. Mamy przewód w oplocie. No powiem Wam, że ani taki bardzo sztywny, ani też jakiś super taki miękki. Mamy pozłacany wtyk USB, logo CM Storm. Taki nie za duży ten wtyk. Mam tutaj kotwiczkę w myszce, żeby to się nam nie wyrwało, nie wyłamało. Faktycznie gumowane boki z tej strony. Tutaj mamy błyszczący plastik, jak widzicie. Dobrze, że tylko tutaj. Następnie gumowane tworzywo. Mamy ten wyświetlacz DPI faktycznie. 3 przyciski małe, takie dość płytkie bym powiedział, ale wyczuwalny, środkowy ma wypustkę, żebyśmy wyczuli ten środek właśnie. No powiem, że jak dla mnie mogłyby troszeczkę bardziej wystawać, ale ok. Myszka no, dość duża, dość wysoka przede wszystkim, zobaczcie, ma taki kształt. I jest przechylona na stronę lewą, czyli profilowana pod gracza praworęcznego. Tak to klika, mamy dużo wystającą rolkę. Wydaje taki dźwięk. Rolka bardzo blisko osadzona końca myszki, jak widzicie. I mamy przyciski bardzo ciche do zmiany DPI prawdopodobnie. Ten z tyłu działa troszeczkę lepiej jakby. Ok. No a od spodu Avago i zobaczcie. Ślizgacze na całą długość myszki. I jeszcze jeden z tyłu. Nie ma nic z przodu, ale ok, nie musi być. Oczywiście ślizgacze nówka, nieśmigane. Zobaczymy, jak będą wyglądały po testach. Wydają się być dobrej jakości, no i przede wszystkim jest ich ogromna powierzchnia, prawie połowa tutaj powierzchni dołu myszki, może nawet ponad połowa jest w ślizgaczach. Oczywiście to jest zaleta, więc mamy ciekawy kształt, świetne ślizgacze i też rewelacyjny sensor. Jak widzą testy, zobaczymy, przetestuję ją i w grach, i w aplikacjach i poznacie moją opinię, czy ta myszka jest warta wydania tych ponad 200 zł. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!